Marek, Maciek. Tak? Dobrze strzeliłem? Marek. Maciek czy Marek? Marek. Tak? Fajnie, ja czuję, że będzie spoko. Tak, ja jestem Ola. Cześć. Marta, ja jestem Ola, miło mi. Panie, panowie, dziewczęta i chłopcy, łysi i blondyni. Witam was, dziki dziecko polskie, jest Krzysiek Skiba. Witam serdecznie. Dzisiaj z okazji święta placu Wilsona. Bo nie mówi się Wilsona, tylko powiedziano mi, że Wilsona, tak po prostu po żoliborsku. Ola, Ania, do twojej grupy jeszcze będzie jedna osoba. Cześć. Michał. Hania, Ania, Hania. Hania, ja jestem Ola, bardzo miło. Jeszcze Paweł. Jeszcze Paweł. Cześć Paweł, Ola, miło mi. Marta. Marta. Dzisiaj tutaj w Parku Żeromskiego wiele, wiele atrakcji, a zaczynamy od atrakcji dla dzieci. Już za chwilę przed wami grupa cyrkowców Klauni. Będzie się działo. Dobra, bardzo proszę w takim razie. My jesteśmy bez jasnych. Tak. No to dobrze, będzie się pani pilnować w takim razie. Mam nadzieję, że deszczu nie będzie. Swoją pozytywną energią przepędzimy deszcz. Ile nas jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Dobrze, chodźmy. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, zero, start. Zapraszamy! Mam na imię Ola, na nazwisko Kowalczyk i będę waszą przewodniczką po spacerach dźwiękowych warszawskiej jesieni. I dzisiaj zaczynamy sobie od takiego spaceru, który będzie skupiony na różnych sposobach słuchania. Po to, żeby w inne spacery wejść już z wyćwiczonymi uszami na różne sposoby. Ten spacer składa się de facto z trzech spacerów. To jest tak, że każdy spacer jest prowadzony przez sześć różnych osób. I ja nauczyłem te pięć osób swojego spaceru, a inni autorzy spacerów nauczyli mnie jako performera, bo jestem naraz i autorem, i performerem. Zaczynamy sobie od sposobu słuchania przez gardło. Dab. 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 Trr. Trr. Oro. 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 Teraz przejdziemy do słuchania wokalnego, z którego zbudowany jest spacer Aleksandry Kowalczyk. Widzę znaki zapytania. I teraz właśnie się dowiemy, czym to jest. O. Wrócimy do rozgrzewki. Znowu trochę właśnie tak, musicie odłożyć te rzeczy, które przeszkadzają. Twarz mamy trochę ciepła. Im więcej, tym lepiej dzisiaj.
Bum parara. Bum parara. Międzygatunkowe śpiewanie, to jest super. Na przykład próbując się wsłuchać w krople, które spadają teraz na liście drzewa, pod którym stoimy. Ustawić tak swój aparat mowy, żeby zaśpiewać to, w co się wsłuchujemy. Ktoś powiedział, że tworzy sobie onomatopeję. Idzie w stronę języka w ogóle. Monopad. Monopad? Tak, monotonnie padający deszcz. To jest niesamowite, że natura... Monopad? I lotogrzmot. Lotogrzmot. Jest jeszcze krokozgrzyt. Jak chodzimy, to zgrzytamy. Krokozgrzyt. Przejdziemy sobie do wyobraźni, bo właśnie taki sposób słuchania zaproponowała Magdalena Barszcz, partytura numer 1. Poszukaj miejsca, którego dźwięki przypominają ci wakacje, pobyt nad morzem w górach. A ja w drugą stronę mi się udało zupełnie w samej końcówce pójść, zupełnie w drugą stronę, dlatego że przelatywał nisko dosyć taki dziwny samolot, nie wiem jaki. I on mi się skojarzył z takim samolotem lecącym na takim rozżarzonym niebem, takim błękitnym nad jakąś łąką, naprawdę zupełnie w drugą stronę i to było cudowne. Boże, chwilowo się przeniosłam tam. Odnajdź dźwięk, który pamiętasz ze swojego dzieciństwa. Odtwórz w pamięci całą sytuację, przywołaj jak najwięcej szczegółów. Kropla spadła na parasol. No to nie była to kropla spadająca na parasol, tylko był to orzech spadający na papę tego dachu. Tak. To jest wow. We wspomnieniach nie mam żadnej rozmowy zapisanej, ale mam na przykład bardzo charakterystyczny właśnie dźwięk kółek wózka na mokrym piasku. Jest takie bardzo, bardzo silne dla mnie przywołujące wspomnienia charakterystyczny dźwięk. Jeszcze ten wózek nie aż tak bardzo ma gumowe opony, ale za nami jechał taki z plastikowymi twardymi kółkami i on zdecydowanie lepiej brzmi. To jest taki dziwny, troszeczkę jak bardzo drobny deszcz na jakiejś metalowej powierzchni. Taki bardzo drobnoziarnisty dźwięk właśnie tych odskakujących, odpryskujących drobinek piasku. Bardzo, bardzo charakterystyczny. Dzięki za to, że się na...
teraz zadanie polega na tym, żeby posłuchać sobie bardzo szczegółowo. To są sposoby Gustawa Glwińskiego. Search for the poles, search for the rhythm. Liście jakoś tam się ocierają o siebie. Wiatr powoduje to, że te liście tak szumią, że ten wiatr ma jakiś rytm, że może czasami jest jakiś skrzyp gałęzi. We can maybe say that, okay, around 8 o'clock in the morning, here is very quiet. And then between 10 and 12, the playground is getting louder. And then at 1 o'clock it's very loud, and then it's getting again quiet because people are going for lunch. And then from 2 o'clock till 4 is very loud, and then it's getting quieter and quieter. So some things you can predict. Gustaw mówi, że na przykład najlepszą partyturą dźwiękową na opisanie komunikacji miejskiej jako instrumentu jest rozkład jazdy, który znajduje się na przystanku. Jest to partytura, która określa pewien zbiór, określone godziny. Autobusy o tej godzinie znajdą się na przystanku, przyjadą, odjadą. Nie zawsze. Dokładnie. W idealnej, to jest idealna sytuacja, że wykonawcy i wykonawczyni znajdą się na miejscu i idealnie tą partyturę realizują, ale jakby w takim idealnym świecie. Zawsze, że jesteśmy w Japonii, to metro zawsze na wykładnie o tej sekundzie i minucie wjeżdża na peron. If you can zoom to one sound and find it, let's close our eyes again for a couple of minutes. Uciekają? No. Widziałeś? Tak, wiele. Ja wszedłem, żeby ich nie strażył. Aha. Nam się udało wychwycić, wysłuchać tego, co Gustaw nazywa parametrami. Szum sam w sobie samochodów nie przeszkadza, bo są to dźwięki, które go wybijają jakby. To już jest taka stała. Chyba są ostinato. Tak. Traffic lights, they have a rhythm, and so the traffic has a rhythm. Za daleko odpłynęłam tutaj od rzeczywistości i myślałam o śniegu i o odgłosie, jak skrzypi śnieg, jak się idzie po śniegu. No generalnie to można powiedzieć o pewnej regularności, bo to się pojawia zimą. Chociaż z drugiej strony ostatnio te zimy są bezśnieżne, więc no, czy to jest regularne? Natura nawet w mieście, kurczę, zwycięża.
Thank you.